Okej, wsiadam do auta. Dominika już tutaj siedzi. A ja dzisiaj, Laura mi kazała ubrać sobie żółty ten, mam czerwone buty. Wyglądam jak ten ptak z ulicy Sezamkowej. Cześć bohaterze, witaj w tym kolejnym vlogu. Zapraszam Cię do oglądania. Jedziemy teraz do babci. Dominika tutaj odkleja właśnie takie coś. Tu od września w Austrii, w Wiedniu wprowadzili płatny parking, niestety. W naszym becyrku. W naszej dzielnicy w każdym razie. I teraz będzie tutaj przyklejać tak, żeby nas nie odholowali. Gdzie mam to przykleić? Tutaj. Tu? Gdzieś wysoko, może żeby nam nie, nie zawadzało. Jak najwyżej. Tu? No. To już chyba tak jest to ekstrem. Najwyżej. No. Najmniej chyba tu zawadza, nie? No dobra. Co to jest, Julianku? Kwiatuszki? Pachnął. Jak pachnął? Pa, babciu. Okej, okay. Pa, babciu. Wyślij babci buzik. Tak, wyślij jej. Wyślij babci buzik. Pa, pa. Dla was dopiero przyjechaliśmy, ale tak właściwie już jedziemy. Odebraliśmy Izabelę. Tak. Hello. Hello. I zawozimy ją do domku. Izabela to bratanica Dominiki. Przyjechała do babci. Od kogo dostałaś takie kwiaty? Od kogo dostałaś takie kwiaty? Od Izabeli. Od Izabeli. Super. Ale pięknie. A włożymy wody. Włożymy je w domku do wody, tak. I mają. Dziewczyny mają tutaj hulajnogi. Razem się ścigają. Tak? Trochę ciężko z tym bagażem, który mi babcia napakowała. Ja ci wezmę to. Podaj mi. Daj mi. Co? Dam jej fory. Dobra, chodź! Pokaż się. Tata! Tak? Samochodzik? Samochodzik też ci, przytrzymam ci. Tata już nie ma rąk, żeby ci się skurzać. Tak? Obciążony. Obciążony na maksa, tatuś. To dziewczyny, chodźcie. Ścigajcie się. Na miejsce. Ścigajcie się, dziewczyny. Start. I start. Uwaga, pip, pip. Co zrobiłeś na rozlewowy? Co zrobiłeś, Julianku? Rozlewasz? Twoje ulubione zajęcie? Rozlewanie? Janek właśnie zjadł rosołek od babci. Smakowało. Zobaczcie, jak dzisiaj ubrał. Gentleman. No, to wyciera. O, teraz wyciera po sobie, tak? No, pięknie. Z tą muszką to trochę wygląda jak barman, nie? No. B, no. B. Laura sobie tutaj siedzi, układa klocki. Muszę jeszcze go zbudować. Jeszcze musisz go zbudować? Jeszcze nie gotowy? Nie. Nie jest gotowy, aha, rozumiem. Jest domek. Co tam mieszka w tym domku? Pan, jakiś księżniczka. Księżniczka i pan? I wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci, tak? A skąd te dzieci są? To są dzieci tej księżniczki i księcięcia? A te dzieci chodzą do przedszkola? Tak. Wszystkie? Aha, tutaj jest ich akord. Tutaj jest ich przedszkole, rozumiem. Tutaj mają ogródek taki, tak? Tak? Bawią się tam? Dominika się tam z tyłu z dzieciakami bawi. I nie wiem, czy Laura też to tak przeżywa, jak ja to przeżywam. Jutro jest pierwszy dzień w przedszkolu Laury. Jak robi samolot? Poleci, jak leci samolot? Pokaż, jak leci samolot do góry.
tak? Tak leci? Super! Ostatnio byliśmy właśnie w sierpniu i początkiem czerwca byliśmy na takich dwóch dniach próby i dość dobrze sobie radziła, w sensie takim, że w pierwszy dzień był taki dzień zapoznawczy, był taki po prostu poznawała dzieci i taka jeszcze była troszeczkę niepewna. A już drugiego dnia w sierpniu sama wybierała zabawki, już się sama bawiła. Ja tam rozmawiałem z przedszkolanką, wypełniałem jeszcze ostatnie formularze. Jest Siku, pana tunelem. Ja jestem tunelem? Okej, okay, no to... Pchaj go. Dacie radę pod nogami, tatusia? Uwaga! Oj. W momencie, kiedy już wypełniłem te formularze, przedszkolanka zaproponowała, ponieważ widziała, że Laura jest bardzo samodzielna, że już się bawi w grupie, żeby po prostu wyjść na parę minut. Dała tą decyzję mi, czyli ja się czułem komfortowo przynajmniej, że mam ja tą decyzję, że teraz wychodzę i zdecydowałem się jednak wyjść na jakieś właśnie 5 do 10 minut. W momencie, kiedy ją żegnałem się, byłem troszeczkę taki zestresowany, ale Laura pomachała mi i mówi papa, tatuś. Po 10 minutach przyszłem i Laurusia była zdziwiona, że ja już jestem. Także zobaczymy, jak to jutro będzie. Pod nogami nakieruj go. Janek, gotowy do akcji. Raz, dwa, trzy, jedziemy. Przyjedziemy. I tunel. I pod tunelem. Do tyłu. Super. Teraz ja pod tunelem przechodzę. Tata crazy? Tata crazy. Załamał się tunel. Tunel się załamał. Ratunku, bo ciężarówka jest w tunelu. A, Julianek nie zdarzył. Proszę. Fajnie by było, jakbyście się podzielili, jeżeli macie dzieci i albo przeżyliście już ten proces przyzwyczajania do przedszkola, napiszcie mi po prostu, jak to było u was, czy macie jakieś porady, bo tym razem ja tak jakby proszę was, bo sam nie wiem dokładnie, jak się obejść po prostu przez ten pierwszy tydzień, dwa, trzy w przedszkolu. Napiszcie mi w komentarzach. I cóż, będziemy przygotowywać jeszcze teraz ostatnie przygotowania. Spakujemy plecaczek. Tak właśnie już po części jest pospakowany. Myślę, że dzisiejszy vlog zakończę na tym. Zapraszam was chętnie do kolejnego vlogu jutro o 18:00. Widzimy się. Trzymajcie się. Cześć. Czołem bohaterze.